piasek, duży piasek, podjazdy, błoto i czołgowiska. Nikt normalny by tu nie przyjechał, no chyba że ktoś lubi jeść piach i błoto. Życzliwi ludzie, super atmosfera, dużo fanu. Jak rywalizacja, to taka faktycznie fair rywalizacja bez żadnej napinki. I dlatego jestem tu po raz kolejny. Mega niesamowity klimat na Enduro Rally. Bardzo dużo ludzi w tym roku, 190 załóg. I to są ludzie, którzy lubią się ścigać, lubią jeździć szybko, ale też lubią spędzić fajnie czas. The sand sections have been so amazing. Like 4-4 straights with like this really soft sand, we can shift up and hold it flat out. Like feel how it just steers in the tracks, and they're totally amazing. Terenie to jest jednak, no te doznania są znacznie, znacznie większe i no taka przygoda tutaj takiego rajdowania, bo jedzie się trochę w nieznane. I to jest fajne, bo się obcuje z przyrodą. Wiesz, to jest też takie trochę sprawdzenie siebie, swoich umiejętności, możliwości i wytrwałości. Wymaga to takiego skupienia i takiej koncentracji, że głowę trzeba wyłączyć i to jest chyba najważniejsze. Tu chwila nieuwagi i właśnie jemy sobie albo piach, albo szyszki, albo jakieś inne rzeczy. To są najwspanialsze tereny chyba, jakie można zobaczyć w Polsce. Jest piach taki, w którym na trójce po prostu silnik się dławił i nie dało się go przejechać, więc trzeba było znajdować najbardziej ubite fragmenty.